Jak ci się skręca? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Taki piękny silnik. Nie pierwszy silnik się skręca, więc jest bardzo dobrze. Co chciałem powiedzieć? My jesteśmy eko, nie? Bardzo eko. Downsize lingi i slingi też. Downsize robimy. Tak, downa robimy takiego, że. Downa takiego slinga robimy. Bo jednak, panowie, co by nie było, offroad też powinien być eko. Czyli zmniejszamy pojemność. Zmniejszamy zdecydowanie. No, a dlaczego zmniejszamy? Bo na ostatnim filmie czegoś nie pokazaliśmy. Zobaczcie sami. Panewka. Panewka. Od czego, kurwa? Skąd jest panewka? No panewka, no. A, słuchaj, kto jak kto, ale ja bym nie wiedział, że to jest panewka. Jest. Tak się świecące, widzicie? Te takie ładne, takie dużo coś. To jest mała miska. Mała miska. Drzwiami. A tutaj takie świecące, dużo czegoś. Takie to, oto, to. To jest druga miska. Do tych tragicznych obrazów przyczynił się brak smarowania. Pękł nam przewód do chłodnicy oleju, źle był zakuty, no i stało się to, co widać. A ponieważ miałem w zapasie silnik 2.0 V6, no to od słów do czynów, no i jedziemy downsizingiem. Tak, jedziemy. Teraz mamy 2.0 V6, nie 2,5 litra V6. Ale dźwięk muszę wam powiedzieć, że najlepszy dźwięk z fałek tych właśnie Suzuki chyba jest 2 litry. Dużo lepszy. 2.7 jeździłem XL-ką. No było słychać, że tam coś więcej siedzi. Ale przez 2 litry jest naprawdę najlepiej. O ile kolega znowu nie zabije panewki. Różnie bywa. Trzymajcie kciuki. A to jest ślimak turbo. Turbo ślimak tak zwany. Z tego serialu. On jeździ z nami, nasz gość. Bardziej do tyłu! Spróbuj na maksa do tyłu i z ognia. Niestety, brak blokady. Się kolega ewidentnie boi o tą panewkę, no. No tak się boi o tą panewkę, ale nie, nie. Ten silnik. Ten silnik, jak ma olej, to jest nie do zajechania. Jak ma olej. Łogień! Trzeba się składać, bo to... Ja też musiałem, mi dużo nie zostało, no co, no dużo, no silnik sadzić, kurwa, to przeróbka lekka i chuj, tak? I raz pięknie walczy. Ale melasta? To samo chciałem powiedzieć. Dobre. Nie. Nie dawaj gazu, bo od razu grzęźnie.
zabrakło, wykrzyż. Te koło wisi i tamte wisi. Jeszcze raz. Dawaj. Ty weszło mu w oponę, to jest szatnie. O, w prawo, le, o tak jak teraz, no. Dobra, stój. Panie, nie. To pomógł tak, tak. O, i teraz, i to ok. Może nie widać będzie na GoPro, ale metr po rogu jest. Dobra, lekko tu i ogień. Prawie, dobrze, dobrze, tak jak teraz. Pięknie, pięknie, dawaj. Tak, tak, pięknie. Jeszcze masz pół metra, stop. Pięknie to zrobiłeś. Można? Ja to pierdnięcie robić. Jak się poinstruuje, to... Dlatego sobie kupię... Słuchajcie, jestem tak podekscytowany, że sam siebie boję się dotknąć. No dużo nie zabrakło, panie kolego. No dużo nie, dobra. Może zejdzie, może kawkę w międzyczasie, co? Tak. O, patrzcie, co się stało. Trówką zjechaliśmy dalej niż 2,5, nie? No udało się, może udało głębiej, się. Może głębiej. Może głębiej, zobaczcie sobie, o tutaj, o. O ciapu, ciapu. Masz tam, nagraj na zewnątrz. O ciapu, ciapu. Zobaczcie sobie, stoimy tutaj, dokładnie. Wziąć ten, bo... Dobra, będzie... uwaga! Czyli będzie opłacza napierdalała. Nagrywam. Światełko chcę zgaść. Nie, nie zamykaj. Już nie ma znaczenia. Bo ja nie pójdę za tobą, nie? Dobra, uwaga. Pan kierowca. Jak ci się jechało po takim czasie? Ty, powiem ci, że zajebiście, naprawdę fajnie. Naprawdę i czuć, że to jest silnik od żula. A, no czuć, tak, tak. Od żula, o, tak. Właśnie, od żula. Nie, naprawdę tak. Powiem ci, że musisz teraz dociskać więcej. Śmiało, musisz naprawdę... Idzie. Idzie, naprawdę było czuć, no. Dobra, myślałem dawaj. O dwójce, ale ciągnął jedynką. A też nie powiem, też się męczy. Co? Co się stało? A nic. O kurwa, mój sprzęt! Ty, mój dron!
Dobra, poczekajcie, dobra. Jest chujowo. O butach swoich nie wspomnę. Dobra, dawaj, jedź. Tak, dawaj, kurwa, dawaj, co dawaj. I tak będziemy mogli potem. Zawiesiłeś plecak? Zawiesiłem z tyłu. Nie, zawieź go na tym, o. Na zagłówku. Dobra. Jestem cały, bo. No dobra, panowie i panie. Kończymy ten film. Akcentem może nie utopimy się. Generalnie 2.0 V6 w krótkiej witarze wydaje mi się, że jest to optymalna opcja.